Dzień dobry, poradnik hodowcy gości dzisiaj w Czechnowie. Jesteśmy w hodowli Heleny i Stanisława Talarowskich. Gościmy tutaj, bo w najbliższym, w czerwcowym numerze poradnika hodowcy będzie artykuł właśnie o państwu Talarowskich. Co tutaj na dzień dobry warto podkreślić? Pan Talarowski w wieku 84 lat, pani Helena w wieku 77, ale bardzo aktywni hodowcy. O tym, jak to wygląda szczegółowo, zaraz jeszcze powie pan Stanisław. Tutaj w tle mamy gołębniki, jeden gołębnik i drugi. Dwa, ponieważ przez długi czas lotowaliście osobno na dwie drużyny, tak? W tym momencie od 3 lat tutaj już jest jakby połączona hodowla, na jedną listę wszystko jest. Jak wygląda ten sezon, jak start z tego sezonu, bo już jesteście po pierwszym locie, zgadza się? Tak, no pierwszy sezon, lot był 160 km, niezbyt daleki, ale dosyć trudny. Słowice, tak? Tak, miejscowe Słowice, chociaż dla nas był dość dobry. Na 111 wkładanych gołębi zdobyliśmy 46 konkursów i powiesiło się tylko 6 gołębi. Reszta pozostałe są. Dzisiaj były na treningu również na 30 km. Ja to stosuję drugi rok. Mało oblotów koło. Bez sesji koło gołębników, a raczej wywozów staram się wywozić. Mimo to każdego prawie dnia, 4 razy w tygodniu, wtorek, środa, czwartek i piątek. Poniedziałek nie są w ogóle wypuszczane, w sobotę są koszowane. Mhm. Jutro będziemy koszowali na dalszą odległość z Niemcy, to muszę sobie przypomnieć. W każdym razie 220 km będziemy wkładali, przesunęliśmy go na sobotę, dlatego że w niedzielę jest przewidywana gorsza pogoda. Szczególnie bardzo cieszymy się i zadowoleniem jest z lotów dalekich, bo nie wiem, czy tutaj wspomnieć, że mieliśmy trzeciego gołębia w Polsce z Barcelony 3 lata pod rząd. Mamy bardzo wspaniałą serię z Londynu, na 10 wkładanych, 8 w konkursie, to wszystko później pokażę, dyplomy i puchary. No także cieszą nas i bardziej adrenalina ponoszą loty długie, chociaż i lota krótkich również nieźle, bo w ubiegłym roku, 2020, jesteśmy w oddziale 6 razy na pudle. No, nie wiem, czy mam to zaraz wymienić tutaj, a może później. Znaczy to myślę, że później już na spokojnie, czy to w gazetce się znajdzie. Ja właśnie też no, podkreślę, ja tam hodowla jest wieloletnia, bo od ilu lat w związku? Ja należę od 84, żona od 85, jak założyłem sekcję w Bojanowie. Cały czas żona jest aktywnym hodowcą, można powiedzieć tak po chłopsku, z krwi i kości. 84 rok, to jest rok, w którym ja się urodziłem, czyli 36 lat, łatwo policzyć. Tutaj właśnie pan podkreślił, codziennie wywózki w tym okresie, więc tutaj warto to podkreślić. Mi samemu czasami się nie chce wywozić gołębia, a jestem ponad 2 razy młodszy, a tutaj kolega Stanisław codziennie wywozi gołębie, to ogromny szacunek. Śledziłem, jak będziemy rozmawiać, będziemy śledzić więcej lat. Ja śledziłem tamten rok wyniki i to jakby się potwierdza. W kategorii C i M bardzo wysoko jest w okręgu. Liga. I w lidze to jakby to potwierdza te. Tak przewidywałem, że te dłuższe loty jakby bardziej ekscytują was. Jaką metodą lotujecie? Totalnym wdowieństwem. Totalne wdowieństwo, czyli wszystkie gołębie lecą. Za chwilę pokażemy, jak to wygląda w środku. Tutaj pan wspomniał, że na tym pierwszym locie zginęło 6 gołąbków, a jakby jeden z tych gołąbków stanął się przyczyną, dla której tutaj jestem, ponieważ jeden z gołębi, malutka samiczka, wylądowała u mojego wujka Mariusza Górskiego, to jest też autor felietonu w naszym poradniku hodowcy. No i właśnie tą drogą wujek zadzwonił do pana, że jest samiczka i później zadzwonił do mnie, że jest bardzo fajny, miły hodowca, niedaleko. Niedaleko mieszka i czy może bym pojechał, odwiózł tą samiczkę, a przy okazji nakręcił właśnie jakiś materiał, ale i napisał coś w gazecie. Z chęcią jakby z tego korzystam. Dziękuję już teraz jakby za przyjęcie i przejdźmy może do gołębnika, jeszcze zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest taki kantorek, szafeczka pod ręką. Wiadomo, te najważniejsze rzeczy, żeby były pod ręką. Tak. To są
Okej. Tutaj ja będę podkreślę tylko szybko. Pełną podłogę mamy. Dosyć klasyczne cele są z tymi przesuwnymi ramkami. Jeśli chodzi o sezon lotowy cały, to tak jak teraz widzimy, tak, że tak. Zamknięte są cele. Tak. W pełni zamknięte są. Co w dniu koszowania otwiera nie, się? Nie, otwieramy na 20 minut, natomiast samiczek partnerek nie pokazuje. Aha, nie ma pokazywania, tylko otwiera się drzwiczki, że samiec może sobie wejść tam do miski tak, chwilę się pocieszyć. Tak. Gojemniki są z tyłu dobrze wentylowane, tam jest tylna ściana całkowita, są takie blachy, które mają otwory, tam żeby bardzo drobne, żeby nawet owady nie weszły i tak dalej. To jest wentylacja z tylna. Tak rozumiem. Gojemniki są suche, są z drewna całkowicie i uważam, że to jest zdrowe. Staramy się jak najwięcej zachować natury. Rozumiem. Czyli w tym dniu w koszowania, łapania gołębi na koszowanie nie pokazuje się, ale jak się, a jest taka możliwość, samica się łapie od siebie do klatki? Od siebie, nie, że mają możliwość chwilę polecieć nie, w polce, nie. Absolutnie. Okej. Okay. Czyli gołębie widzą się tak naprawdę po przylocie, no i po tych treningach, tak? Czy po treningach też nie? Po treningach się nie widzą w ogóle. Aha, czyli też osobno są wypuszczane, tak? Tak, osobno 20 minut samczyki są później wypuszczane. Okay. Na tym czasie jest to łącze z żoną telefonicznej, żona samiski przepędzi, to ja wypuszczam sam. Rozumiem i nie ma tego. Ma. Czyli tak naprawdę tylko po locie się widzą tutaj gołębie u was? Tylko po locie, w zależności jak jest trudny lot, to troszkę dłużej, a jak jest lekki lot, to nie dłużej jak pół godziny. Rozumiem. Jeżeli by pan chciał jakiegoś bardziej wybitnego lotnika teraz zaprezentować w którymś momencie, to też jak najbardziej jakby można, bo to myślę, że widzowie tego filmiku docenią. Ja tutaj tylko podkreślę, że jakby scenariusza tego filmu jakby no nie ustalaliśmy. To jest ptak, który jest w Polsce 25 z Watykanu w 2020 roku. To jaka to była odległość z Watykanu? 1170. To jest odległość. To jest zmiana kierunku. Trudny lot. Bardzo trudny, bo było koszowane 1400 gołębi, a wróciło 140. O, no to faktycznie. Do mojego gołębnika wróciły dwa samczyki. Tam w drugim gołębniku to jest żony gołąbek, były żony gołąbek. No, nawet z przygodami wracał, bo wylądował w Austrii. O! Tak, i stamtąd zadzwoniono do mnie i po trzech dniach dotarł do tego. Rozumiem. No. Nie, to kiedyś jakby śledziłem jakby te możliwe trasy lotu z Watykanu, to naprawdę one muszą dużo nadrobić, tam się w linii prostej nie da lecieć. Nie. Także to jest 25, mam 25 i 55 w kraju na 140 gołębi, które w ogóle doleciały. Świetnie. Bardzo wybranej gołąb. Okej. Okay. Natomiast jeśli idzie o lotniki, to warto tego gołębia przyjmować. Ja nie jestem już taki zręczny. Tego gołąbka to są gołąbki 3-letnie, które w zeszłym roku na krótkich trasach nam wylatały to, co powinny wylatać. Nie może wspaniały wynik, ale jeśli jesteś tam wicemistrzem w poszczególnych kategoriach, nie, to nie jest to źle na 84 hodowców, nie? No tak, dokładnie. No. Proszę powiedzieć, na spisie ile gołębi było? Z tego roku 121, z tego roku było mniej, chyba 111. Aha, 120 to jest, mówię, podzielone jakby na dwa gołębniki. Tutaj tak. Wcześniej rozmawialiśmy, jakby rozpłodu już nie ma. Nie ma. Drugi rok nie ma, bo jakby tutaj chodzi już... na stan już... No tak, bo to pan mówi, że one były tam na poddaszu, trzeba było wchodzić po schodach, a to już... Po operacji kolana, jak mówiłem, a żona jest tym sercem, można powiedzieć, naszych hodowli. No tak, panią Helenę, mówię, obejrzymy gołębniki i będziemy szli do domu na kawę i rozmawiać tam. Pani Helena czeka na nas. Też na pewno wspólne zdjęcie zrobimy, żeby to ładnie wyglądało. Czyli mówię, teraz jeśli chodzi o młode gołębie, to są już tylko po wdowcach. Tak, możemy je pokazać też. Ja sobie miałem... Nie, bo tu jeden sam. Proszę otworzyć tam. Otworzyć? Proszę, no, ulatem jeszcze. A, on wyskoczył. Chodź.
lecisz. One są bardziej po chlebie, bo ona się więcej opiekuje niż tutaj. No ta, no i plus ja jestem tutaj, no, bo to też one. A te bardziej, że przyleciałem niedawno z treningu. Okej. Okay. One troszeczkę są bardziej nerwowe. No tak, i tutaj jest jakby. Drugi przedział. Nie sam, że ten poły wspaniale też lata. Gdzie nie miał cudów, ale 9 konkursów w ubiegłym roku, ale to czołowe konkursy. Okej. Okay. No, idziemy tam, tak? Bo tu jeśli chodzi o konstrukcję gołębnika, to co? Tutaj są takie podwójna ścianka, tak? Podwójna, w środku styropian, 4 cm grubości. Okej, okay. I tutaj widzę, że u góry, jeśli chodzi o dach, to też jest tak? Styropian. No, celu, żeby się nie skraplała. No tak. Tam z lewej strony, tutaj na wprost jak stoję, to też są przedziały dla wdowców, tak? Tu są samiczki. Aha. Będzie przedział, tu są samiczki. Aha, czyli one korytarzem sobie przechodzą. A tu młody, a w tej chwili mamy mało i jest pusty. Okej, okay, rozumiem. Czyli tutaj jest ten... Częściowo samiczki są przyciemnione. Okej, okay, rozumiem. Częściowo. I lepiej lecą samiczki u nas niż samczyki. Okej. Okay. No te samiczki, w wielu hodowlach tak jest, że... Te samiczki bardziej waleczne są. Czasami człowiek mniej czasu im poświęca niż samcom, a i tak lepiej lecą. Tak to już jest, może są bardziej pilne jak kobiety. O, coś w tym chyba jest. Okej, okay. I tutaj na wprost mamy dawniej gołębnik pani Stanisława, kiedy jeszcze było lotowane na dwie osobne drużyny. To w takiej, przez te wiele lat, w tej wewnętrznej waszej rywalizacji, kogo gołębie lepiej leciały? Pana czy żony? Czy to tak różnie bywało? Różnie. A różnie, zależy od sezonu. W każdym razie przez 35 lat w sekcji pudło było albo Helena, albo Stanisław. Zawsze przez te... sekcji. No rozumiem. I w oddziale też do rywalizacji. Bardzo ostra, to przede wszystkim okay. Tu są samczyki. Okej, okay. Tutaj takie większe przedziały, tak? W tym jeden gołębie. Tylko większy. A, jeden większy. Jeden. Ja sobie przejdę właśnie tak, żeby też coś się nie działo. Ten tam to jest drugi watykańczyk. Na tym połowym, tak? Nie, ten to jest środkowy plakier. 11504, pięcioletni gołąb również wrócił z Watykanu jako 55. Roczniaków dużo w tegorocznej drużynie, czy bardziej starsze właśnie gołębie? Jak to wygląda? To znaczy roczniaków wypuściliśmy z zeszłego roku 60 młodych. I 56 zostało po lotach. Aha. Teraz zginęły 4 roczne i jeden na treningu, a jednego wziął jaszcząb. I wiesz, bardzo jaszcząb bierze u nas. I wziął mi z 54 samczyki dwuletnie. Aha. Dlatego między innymi tak mniej wypuszczamy gołębie koło domu, a we dworze. Rozumiem. Mniejsze straty. Okej, okay, rozumiem. Tu są samiczki. Dobra, zamkniemy tylko. No tak. I tutaj też mam tak troszeczkę ciemniej, to taki jakby półmrok też jakby panuje. Tak, tu nawet jak bardzo słońce jest, to płytę. Aha, nawet dół. A tak jak to tutaj u góry. No, prosta zasłonka, ale spełnia rolę, no, to najważniejsze. A jak zimą jest bardzo duży wiatr albo śnieg, to są przesuwane. Jeszcze taka pleksa jest. Takie pleksa przesuwane. No i świetnie. Nie chcę łapać. Ulubiona moja samica tamta jest 60-68. Bardzo dobrze chodzi. I 79-43 jako 7-latka zeszłego roku zrobiła jeszcze 9 konkursów. O. No. Właśnie pytałem o te roczniaki, to tak prawie połowa, można powiedzieć na spisie, tak, prawie połowa tak. Była roczniaki, a jeśli chodzi o starsze gołębie, to bo tutaj pan wspomniał, tej, że lubicie naturalne prowadzenie gołębi, więc już mi się zaświeciła taka lampka, że być może macie dużo starszych gołębi, to faktycznie tak jest? Tylko dwie samice 8-letnie w tej chwili są. Tylko, to mało kto... No, mało kto takie mało się tylko no, dwie. Bo resztę zostało rozprowadzone do rozpłodu między kolegów. Rozumiem. W oddziele i w sekcji. A jeśli chodzi o nie wiem, tam właśnie 6-, 5-, 4-letnie, to jest jeszcze sporo takich gołębi? Nie ma. 5-letnich jest kilka. Nie. Dominują u nas gołębie 3-letnie, 4-letnie, ale okay. Przede wszystkim 3-letnie i 2-letnie. Okej, okay, tutaj. No. Chociaż bardziej niektórych, bo mamy
przeważnie hodujemy w krzyżówce w gołębie, ale z krzyżówki dwulatki nie tak się może sprawdzają jak trzylatki. Rozumiem, rozumiem. Mam taki, można powiedzieć, przypadek. Gołąb, który na roczniaka zrobił dwa konkursy, na dwulatka dwa konkursy, nie usunąłem go. I zaskoczył nagle. 13 konkursów na trzylatka i lotnika oddziału. No to jest. To jest właśnie ten problem hodowców. Z jednej strony się mówi, żeby za dużo nie czekać na gołębie, bo to wiadomo, no. O przepełnienie nie trudno w gołębniku. Tak. A z drugiej strony są takie przypadki, o których pan mówi, no, że dopiero jako trzylatek zaskoczył ten gołąb. Zaufałem mu. I latał przez wiele lat. No i jeszcze go sprzedałem do Poznania za dość dobre pieniądze. Rozumiem. Myślę, że w tym momencie jakby... Młode możemy jeszcze zerknąć. Okej, to faktycznie, bo ja już chciałem powiedzieć, że zakończymy relację, jeśli chodzi o film, ale faktycznie, zobaczmy te młode. I wtedy... To są młode tutaj. Też wypuszczone 60 po hodowcach. Odsadzone są. Kiedy właśnie były odsadzone? Poniedziałek przed pierwszym lotem. Aha. Czyli już szły, można powiedzieć, z wdowieństwa na lot normalnie. Do innego wdowieństwa. No okej. I to takie co? Po prostu z dnia na dzień się rozdziela, nie. Tak, nie ma jakichś tam etapów przejściowych, że jeszcze część młodych się czasami, bo niektórzy tak robią, że część młodych z samicami jeszcze idzie. Nie. Tutaj nie ma. Rozdzielenie posprzątane. Bardzo ostro postępujemy z tym. Są trochę kłopoty, tam stres pierwszy przez te 2-3 dni, ale wracają już dzisiaj, wyglądają, no dzisiaj już kilka dni wyglądają całkiem elegancko te młódki. No tak. Bo widać, i kał jest jak trzeba, a po stresie był kałuż jednak żółty. No tak, bo to dużo wydarzenie jest w życiu takiego gołębia młodego. A dorosłe gołębie jakoś tak nie odczuliście jakiegoś takiego smutku po tym rozdzieleniu? Bo wielu hodowców obawia się tego momentu rozdzielenia, jeśli chodzi o dorosłe gołębie. My też że one też odreagują to i... My to stosujemy, proszę pana, już od kilkunastu lat. I jakoś... Na tych pierwszych nie ma problemu. Nie ma problemu, bo jeśli się 40 kilka procent konkursów bierze, no to uważam to, że należy być zadowolony. Dokładnie tak, też tak myślę. Okej, w tym momencie zakończymy relację wideo i zaraz przechodzimy właśnie do rozmowy. I już teraz zapraszam czytelników na artykuł, to będzie w czerwcowym numerze poradnika hodowcy, artykuł o hodowli pani Heleny i Stanisława Talarowskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.